Siemanko, z tej strony Adran, witam was w kolejnym odcinku z waszej chyba ulubionej serii na moim kanale. Mowa tutaj oczywiście o CSGO Milionerzy. Trzeci odcinek, trzeci uczestnik, trzecia szansa na to, żebyśmy w końcu doczekali się kogoś, kto wygra główną nagrodę, jaką jest oczywiście AK-47 Vulcan w Faktoryniu. Pamiętajcie, że cała zabawa odbywa się dzięki stronie csturniej.eu. Link oczywiście macie w opisie, możecie tam grać turnieje w CSGO właśnie o takie nagrody, jak wspomniana przed chwilą przeze mnie. No i oczywiście chciałbym was też przeprosić za to, że milionerzy znów nie pojawili się na czas ostatnim razem. No ale o tym już pisałem na Facebooku, no i myślę, że nie będę chciał wam zbytnio już tego wszystkiego przedłużać i zaproszę was po prostu do oglądania tego odcinka. Jeszcze jedna sprawa, dzięki wielkie za ponad 2000 łapek w górę pod drugim odcinkiem, gdzie wystąpił Kuki. Jesteście po prostu mega, grubo ponad 2000 kciuków w górę tam było i mam nadzieję, że dzisiaj zbierze się ich podobna ilość, tak więc zostawcie łapkę w górę, jeżeli film wam się spodoba, jeżeli lubicie tę serię. No a teraz zapraszam was już do oglądania, a naszym dzisiejszym uczestnikiem będzie Matus. A więc powitajmy go bardzo serdecznie. Cześć, witam wszystkich. Tak jest, tak jak już mówiłem, naszym uczestnikiem jest Matus. Wiele osób nie kojarzy go jeszcze z tego niku, on już dość dawno zmienił nazwę kanału, ale jeżeli ktoś nie kojarzy, to wcześniej jego kanał nazywał się CSGO Wikipedia. To były te czasy bodajże, na których tam Matus najwięcej wyświetleń zbierał, bo robił naprawdę fajne filmy i zasłużenie. Tak więc link do jego kanału macie w opisie, oczywiście zachęcam do subskrypcji, bo naprawdę fajnie się będziecie mogli bawić na jego kanale. No a teraz będziemy już zaczynać trzeci odcinek z naszej serii CSGO Milionerzy. Tak więc co, oczywiście pytanko będę ci wysyłał, Matus, na Skype'ie. Okej. Żebyś miał w nie wgląd, masz jedno koło ratunkowe. Myślę, że o koniec zasady znasz, bo z tego co wiem, to tam zerkałeś i obserwowałeś bacznie tą wspaniałą serię, tak więc myślę, że nie będę musiał tutaj za bardzo tego wszystkiego tłumaczyć. No więc co, Matus, może nam powiesz, co byś chciał wygrać dzisiaj? No, jak chyba każdy, te 50 euro tak by tak kusiło, ten wulkanik, bo wulkan. No ten wulkanik, prawda, tak. Więc no, to by było spoko, byłoby spoko, ale pewnie odpadnę na pytaniu o shotgunach, tak więc... No pytanie o shotgunach to jest taka tradycja, można powiedzieć, w naszym teleturnieju. Pojawia się ono jakoś tak zupełnie losowo, słuchajcie, ale się pojawia pytanie o shotgunach zawsze. No nic, zobaczymy, czy pojawi się ono w dzisiejszym odcinku, więc zaczynamy. Pierwsze pytanie w trzecim odcinku CSGO Milionerzy dla Matusa. Tak więc lecimy, Matus. Brzmi to pytanko właśnie tak. Jaka jest cena AK-47? A. 3700, B. 2500, C 2900 czy D 2700? D 2700. Pytanie masz jeszcze raz na Skype'ie, żeby nie było. Wedle zasad wysyłam. Jesteś pewny, że to jest 2700? Jak najbardziej. Mam zaznaczyć. Oczywiście. Bo nie chcesz być chyba pierwszą osobą, która by się wyłożyła na pierwszym pytaniu. Każdy zachodził chociaż tam się, chyba na piąte, zawsze, szóste. Zawsze jest tak, że jak się kupuje Kevlara i Kałacha, to jest 3700, więc Kevlar z kamizelką, z kaskiem kosztuje, z hełmem, sorry, bo będą poprawki, 3700, więc no sam kawałek 2700. 2700, na 100% zaznaczyć, tak? Definitywnie. Tak. Okej, zaznaczamy. No i Matus, jest to oczywiście poprawna odpowiedź. Tak więc Matus już tutaj jest za pierwszym pytaniem, na pewno się cieszy w tej chwili, zapewne raduje się przed kamerą. Niestety nie mogę tego widzieć, zobaczę to dopiero jak będę montował film, no ale wygrał sobie już chłopak 10 centów, tak? Lecimy teraz po 25 centów. Tak więc, no naprawdę tutaj ostre pieniądze zaczynają wchodzić w grę. Tak więc drugie pytanko. Która z tych map nie należy do operacji Bloodhound? A. Zoo, B. Resort, C. Log, czy może D. Train? Pytanie jeszcze raz na Skype'ie. Która z tych map nie należy do operacji Bloodhound? Czyli oczywiście tej najnowszej. A. Zoo, B. Resort, C. Log, czy D. Train? Zoo na pewno nie. Zoo, w sensie Zoo na pewno należy. Log też na pewno należy. Resort chyba też. Train na pewno, na 100% nie. Train, D. Train, tak? D. Train, pociągi tak, i tak dalej, inne sprawy. Lubię pociągi, taki miszor. No dobra, to zaznaczamy odpowiedź D, definitywnie. Tak, definitywnie. Jesteś pewien, bo w pierwszym pytaniu też była odpowiedź, też była odpowiedź D poprawną. No, myślisz, że w drugim też? Właśnie, tak? W sumie zawsze na sprawdzianach, jak jest na przykład prawda, fałsz, prawda i tak dalej, to jak jest prawda, to już później daje fałsz, niezależnie co to by było, bo to nie musi być na przykład 3, nie? Ale 2 jeszcze się zdarza, więc D. Okej, D na 100%. Mhm. Nie masz wątpliwości, zaznaczamy nie. D. No i Matus, muszę ci pogratulować, masz już 25 centów na swoim koncie. No to już tak 9. No to już tak 9, tak 9 już tam, kurczę, w Faktoryniu.
No. Poszalejesz. No i oczywiście, moi drodzy, pytanko numer 3 dla naszego dzisiejszego uczestnika. No i miejmy nadzieję, że poradzi sobie z nim równie dobrze jak z poprzednimi. Tak więc pytanie numer 3 brzmi: która z tych broni jest najdroższa? A. M4A1S, B. M4A4, C. M249 czy D. AWPA? M4A1S, M4A4, M249 czy AWPA? AWP. Tak. M4 i M4 ogólnie to i to odpada, bo na 100% od nich jest co najmniej AWP droższe. M249 to jest bodajże ten taka krowa, słoń, czy tam jak to się nazywa, podobnego do Negeva, więc on kosztuje około chyba 4800? 5 równe to kosztuje skar. AWP 4750. Pamiętaj, że masz koło ratunkowe, pamiętaj też, że możesz wziąć już swoją wygraną, jaką masz, i odejść. Biorę 25 centów, koniec, elo. Idę kupić Milky Way'a. Nie, no wydaje mi się, że to będzie to M249, tym bardziej, że 3 razy D. A, no może twoja technika z gimnazjum tutaj się przyda. Dzięki, musiałem się tu wybrać. Dobra, nie, no chyba C. C, tak? Mhm, zaznaczamy C. Zaznaczamy C, definitywnie. Definitywnie. Na trzecim pytaniu nie wypada się pomylić, rozumiesz to, no nie? No, nie wypada, dlatego jest fajne i C. C. No więc zaznaczam odpowiedź C, tak jak Matus sobie życzy, bo ja tutaj tylko jestem gospodarzem, Matus jest gościem, więc ja robię to, co goście chcą. Zaznaczam odpowiedź C, no i Matus, muszę z przykrością powiedzieć, że muszę grać z tobą dalej. Jest to bardzo dobra odpowiedź. Jest to bardzo dobra odpowiedź, Matus. Odpowiedź C. No i będziemy grali dalej. Przechodzimy do czwartego pytania, które jest już o kwotę gwarantowaną. Jest ono pytaniem za 1 euro. Tak więc pytanie numer 4 brzmi: która z tych broni nie jest shotgunem? A. Mach 7, B. Mach 10, C. XM1014 czy D. Nova? Dobra, już wiem, Mach 10, nie wiem, które to, ale B, Mach 10. Jeszcze masz ostatecznie pytanko na Skype'ie. Nie mów mi, bo później jeszcze zmienię zdanie i powiem Nova, Mach 10. Bo jest Mach i Mach. Mach i Mach. Rozróżniasz te dwie rzeczy. Tak. Mach 7. Jako, że jesteś graczem Counter-Strike'a, który ma Suprema, to właśnie tutaj powinieneś już... Już chyba nie mam, problemu. Już mi ranga zniknęła po miesiącu niegrania tam chyba. Tak więc... A, to masz orzełka w laurach czy orzełka. No to też jest bardzo wysoki poziom, więc powinieneś znać to bez problemu. Więc Mach 10. Tak. Widzowie przed telewizorami, przed monitorami. Przed telewizorami. Teraz być może są źli na ciebie, bo może odpowiadasz źle, tak więc ja bym się zastanowił jeszcze. Mach 10 czy Mach 7? Ty mnie znowu podpuszczasz. No nie, no Matos, na spokojnie. Mach 10, na miliardy procent. Na miliardy procent, czyli zaznaczamy. Ja już się tutaj nie wkręcam, zaznaczamy Mach 10. Dobra, to więc zaznaczamy, nie ma już teraz odwrotu. No i Matos, ja chciałem dla ciebie dobrze. No, ty już niekoniecznie, bo twierdziłeś, że ja cię podpuszczam. No, ale niestety twierdziłeś bardzo dobrze. Jest to odpowiedź B, Mach 10. Gratulacje. No więc masz już 1 euro. Masz już 1 euro. Nie będziesz gorszy niż poprzedni uczestnicy, czyli Cookie, Yemi, Kapi. Masz to 1 euro. No więc już gdzieś tam ten bazyliszek przetestowany w boju. Ślady używania, chyba gdzieś to tyle kosztuje, ale no. Matus, powiem ci, że szalejemy. Szalejemy. Tak więc teraz pytanko numer 5 i jest to pytanie oczywiście za kwotę 3 euro. Na pytaniu związanym tak gdzieniegdzie z tym problemem miał Cookie'em, odpadł na podobnym pytaniu. Tak więc brzmi ono: jaką pojemność ma magazynek Famasa? A. 35, B. 30, C. 25 czy D. 20? Pytanko na Scape'ie. Jaką pojemność ma magazynek Famasa? Ja sam do niedawna nie byłbym pewien. Aczkolwiek od jakiegoś czasu, kiedy już wszedłem na te wyższe rangi, to wolę kupować Famasa niż P90. Więc już tak jakby wiem dokładnie, jaka jest pojemność magazynka Famasa. A czy wie to Matus? No to za chwilkę się okaże. To jest tak, 30... A i B na pewno odpada. 35 nie ma na 100%, bo to była przesada. 30 też na 100% nie ma. Więc zostają mi dwie odpowiedzi. Albo 25, albo 20. Przypominam, że masz koło ratunkowe. Tak. Tylko czy nie będzie tak czasami, że wiesz, odpadnie mi 35 i 30, a mi zostanie CD? No to tego to nie wiem. No właśnie. Ja to dopiero sprawdzam zawsze przy odrzuceniu odpowiedzi, więc niestety tu ci nie pomogę.
Ty powinieneś mieć tam z karteczką taki kubełek i losujesz, który odrzucasz. A to też by było dobre, to też by było dobre. 25 czy 20? No Famas. Aż tak bardzo często się nim nie gra, no ale się gra. Tak. Chyba nawet zaryzykuję bez koła ratunkowego. Bardziej jestem skłonny tego 25. 25, tak? Chyba tak. My mamy czas. Nie mamy żadnego ograniczonego czasu na wizji, nie jesteśmy w TVN-ie. No więc 10 minut, 15, 20 się nie mam zamiaru zastanawiać. No. Także... Co zrobić? Jak żyć? Panie prezesie Adrianie, jak żyć? No ja ci nie powiem. Prezesem też nie jestem, chociaż może dzisiaj tak wyglądam. Garniturek, koszula, ale to nie moja bajka. No rozumiem. 25 zaznaczyć C. 25 zaznaczyć C. Mhm, tak. Bo A i B odrzuciłeś od razu, tak? No to na 100% jestem pewien, że żadna z tych nie jest dobra. No czyli odpowiedź C, tak. Na pewno nie D. Na pewno nie D. Znaczy nie wiem. Na 99%. Okej. Ale zaznaczamy mimo wszystko. Tak. Dobrze. Tak więc zaznaczamy odpowiedź C, czyli 25 naboi. No i to było takie pytanie, gdzie widzieliście, nie podpuszczałem Matusa. Dałem mu się samemu zastanowić. No i powiem wam szczerze, że ten chłopak bardzo dobrze myśli samemu. Jest to dobra odpowiedź. 25 naboi posiada magazynek Famasa. Także powiem ci, Matus, że no powoli, gdzieś tam już pukasz do drzwi, do tego, żeby dojść najdalej do tej pory ze wszystkich biorących udział. No ale czy to ci się uda? No to zweryfikuję to pytanie szóste, które brzmi: jakiego przedmiotu nie otrzymamy ze skrzynki operacji Phoenix? A. P90 Trygon, B. AUK Kameleon, C. Negev Pustynny Szturm, czy D. T9 Burza Piaskowa? Pytanie na Scape'ie i myślę, że tutaj trzeba będzie troszeczkę się zastanowić. Co nie. Skrzynki Phoenix bardzo lubię, bo jest to mapa Simów. I ich trochę mam. I ci powiem, że P90 Trygon raczej się da. Chyba. Chameleon. Na pewno się da, bo to jest AWP Asimov i ten AUK, który jest gówno warty. Negev Pustynny Szturm. To nie jest uderzenie, tak jak to jest w Huntsmanie, bodajże. T9 Burza Peskowa się da. Chyba, albo się nie da. Pamiętaj, że masz pół na pół. AUK odpada. T9 wydaje mi się, że też dropi. Albo właśnie on nie dropi, albo Negev. Bo ten Negev jest trochę tych skinów. Pustynne uderzenie, pustynny szturm. Czy to jest inna nazwa? Po prostu spolszczenie takie. A ja nie wiem. Właśnie. Jakbyś po angielsku napisał, to by tak łatwiej było chyba nawet. Sandstorm, T9 Sandstorm. To raczej można. AUGA można. I A albo C mi zostaje. Na początku mówiłeś, że byłeś pewien, że P90 można. No tak mi się trafić. Tak mi się też wydaje, że można. Ja sobie próbuję przypomnieć tak inne skrzynki też. To już jest pytanie za 5 euro, słuchajcie. Tu już coś można gdzie nigdzie kupić za to. To już są dwie skrzynki nawet można otworzyć. Dokładnie. Bogaty case opening można zrobić. To chyba wziąłbym pół na pół, chociaż nie wiem. Weźmy pół na pół. Pół na pół. Bo nie jestem pewien. Na 100% pół na pół, tak? No tak, bo nie wiem właśnie o co z tym Negevem chodzi. Okej. Tym też nie gram. Dobra, no więc jak to zwykle mówię, jeżeli gracz bierze pół na pół, proszę o losowe odrzucenie dwóch błędnych odpowiedzi. Pomijając, że ja usuwam zawsze swoim systemem, ale to już inna bajka. Tak więc pytanie w skróconej wersji czytam i wysyłam też na Scape'ie. Brzmi ono w tym momencie w ten sposób: jakiego przedmiotu nie otrzymamy ze skrzynki operacji Phoenix? C. Negev Pustynny Szturm lub D. Tech9 Burza Piaskowa. O, tutaj jest Negev Pustynny Szturm albo Tech9 Burza Piaskowa. Tak.
No mówiłem wcześniej, że TK się da tam wydropić raczej. Ale czy w ogóle zacznijmy od tego, przecież negowa nie można w Feniksie w ogóle wydropić chyba żadnego. Nie! Ja wiem, bo Negev kiedyś otwierałem skrzynki Fenix i tam były takie Negevy, takie zielone. A zielony to nie jest raczej pustynny kolor. Więc zaznaczmy odpowiedź C. C, Negev pustynny szturm. Tego przedmiotu nie da się wydropić w Fenixach. Nope. Okej, tak więc Matus, pół na pół zostało wybrane do tego pytania. Koło ratunkowe zużyłeś. No i czy była to dobra odpowiedź? Czy była to dobra raczej decyzja? No, powiem ci, że była to bardzo dobra decyzja, ponieważ odpowiedź jest prawidłowa. Oczywiście nice. Chodzi tutaj o Negev, pustynny szturm. No, TEK-9 burza piaskowa, to możecie zobaczyć na moich case openinga z skrzynek operacji Phoenix. To był skin, który dropił mi najczęściej z tej operacji. Masakra po prostu. Masakra. No, ale, no powiem wam. Kurde, tutaj mamy już szóste pytanie. 5 euro w tej chwili Matus ma. Gwarantowana ma 1 euro. Zobaczymy, jak pójdzie mu dalej, ponieważ teraz czeka go pytanie siódme. Bodajże do siódmego pytania doszedł Kapi. Dalej już nikt nie doszedł. No i zobaczymy, czy Matus tutaj pobije nam jakiś rekord. A więc pytanie siódme brzmi: która z tych broni przeładowuje się najdłużej? AP90, B AUK, C AK47 czy D SSG08, czyli Scout? Pytanie na Scape'ie. W sumie tu mogłem sobie pół na pół zostawić, bo tego Negeva tam typowałem tak mniej więcej. Siódme pytanie, słuchajcie, za 7,5 euro. Przeładowuję najdłużej. Poczekajcie, weźmy taką symulację, zróbmy. Ma to sam teraz. P90. Dobra. No i to wyciąga taki pasek z góry. No i to trochę trwa. A kto wyciąga ten taki magazynek z boku, z dołu, tylko później wkłada i może strzelać, nie? AK-47 też tylko magazynek i to raczej szybko. Scout się, nie wiem, często się przeładowuje. Pamiętaj, możesz wziąć to, co już masz i powiedzieć: ja już nie gram. Albo spróbować strzelić. Może się uda. Czy strzał będzie celny? Bo później dokładnie. Jak to zgadnę, będę miał już 7,5, później będzie gwarantowane 10, co nie? Tak jest. Hem. Trudna decyzja. Wydaje mi się, że to będzie P90. Wydaje ci się, że to będzie P90. No tak, tak. Ale czy mi się dobrze wydaje? To jest druga właśnie kwestia. AUK P90. Czekajcie, sobie muszę wyobrazić. Albo AUK. Ciekaw jestem, ilu w tej chwili z oglądających zna poprawną odpowiedź. I to wiecie, chodzi o to, że bez sprawdzania z własnej wiedzy. Ciekaw jestem, czy znacie tą odpowiedź. No trudne pytanie, trudne. No pytanie dość trudne. Chyba postawiłbym na AUGA. Raczej się nie chcę wycofywać. Postawisz na AUGA, tak mówisz. Bo coś mi świta. AUK. AUK. Chociaż ani razu nie było odpowiedzi A. A B chyba też nie było. A nie, B było, przepraszam. Było. Pamiętaj, że to nie jest sprawdzian w gimnazjum, tak jak się przyzwyczaiłeś. No dlatego zaznaczamy odpowiedź B, AUK. Na 100%? Na 100%, nie no, na 100% zaznaczamy. Zazwyczaj wiesz, przeładowują się takie, wiesz, snajperki typowe dłużej. No ale... Czy to jest jakaś podpowiedź, żebym skauta zaznaczył? Możesz to traktować jako podpowiedź, możesz też traktować jako to, że chce cię podpuścić, żebyś nie grał dalej, żebym jak najmniej musiał ci dać pieniędzy. No właśnie, dlatego raczej skauta już odrzucę. Czyli P90 albo AUK, pół na pół, tak jakby było. Kałacha całkowicie odrzucasz, tak? Raczej tak. Więcej magazynka ma P90.
chwileczkę. Nastała cisza, Matus myśli. Myślę, uwaga. Ja to się podśmiechuję. 90 albo AUK. Piszcie w komentarzach, szybko przeczytam. Pod ostatnim filmem. Pro 90 to jest, więc ono musi się szybko przeładowywać, bo jest pro. Więc zaznaczamy AUK. Ostateczna odpowiedź. Ostateczna taka odpowiedź AUK, tak? AUK, AUK. Nie ma innej możliwości dla ciebie w tej chwili. W tej chwili dla mnie nie. Zaznaczamy na 100%? No tak, tak. Nie ma odwrotu potem. Nie ma, nie ma. Nie ma. No więc zaznaczamy odpowiedź B, tak? Jazda bez trzymanki. Okej, więc zaznaczamy odpowiedź B i w tej chwili już Matus się nie może wycofać. I to już są te sekundy, w których decyduje się... W których no po prostu decydować będzie się twój dalszy los w tym teleturnieju. I czy ty dasz radę grać dalej? Czy ty dałeś radę odpowiedzieć dobrze na to pytanie? Otóż Matus. Otóż moi drodzy widzowie. Otóż wszyscy, którzy oglądacie ten film w tym momencie. Oznajmiam, że Matus będzie pierwszą osobą, która zagra o kwotę gwarantowaną w ósmym pytaniu, czyli 10 euro. Jest to bardzo dobra odpowiedź. Chodziło oczywiście o AUGA. Wygląda to w ten sposób. Dokładnie wam już tutaj to wszystko powiem. AUG przeładowuje się 3,8 sekundy. Kałach 2,5 sekundy. P90 pół sekundy mniej niż AUG, czyli 3,3 sekundy. I SCOUT, czyli SSG, przeładowuje się 3,7 sekundy, czyli zaledwie 0,1 sekundy mniej od AUGA, ale jednak Matus odpowiedział dobrze na to pytanie i w końcu, słuchajcie, będziemy mogli przejść do pytania ósmego. Jeszcze nikt tak wysoko nie grał. 10 euro do wygrania tym razem. I czy Matus będzie w końcu tą osobą, która to 10 euro zgarnie? Aj, no zobaczymy, to już jest taka poważna kwota, gdzieś coś tam można już fajnego sobie za to wybrać, także łapka w górę się należy. Gramy już dość długo, chyba ponad kwadrans nawet. No. Tak więc Matus, myślę, chce usłyszeć następne pytanie, podobnie zresztą jak i wy zapewne. No więc pytanie numer 8 brzmi: jaki jest efektywny zasięg AK-47? A 30 metrów, B 31 metrów, C 33 metry, czy D 50 metrów? I tu mnie zgasiłeś. No i tutaj może nam pójść na strzała, że tak powiem. Strzelić albo nie strzelić, może się zastanowić, może gdzieś coś Matus jednak, może kiedyś kojarzysz z tym. Kiedyś rozmawialiśmy o takich rzeczach. 50 metrów raczej nie, bo to taki... No nie, nie, raczej nie. 31 albo 33. 30 raczej tak nie. Chociaż... Czy to pisze w menu, jak się kupuje kałacha? Nie jestem pewien, powiem szczerze. Jeśli tak, to jakoś sobie te liczby tam spróbuję przypomnieć. Albo 31, albo 33. Albo się wycofać. Albo się wycofać i wziąć ze sobą 7,5 euro. Mhm. No trudne pytanie dowaliłeś. No trudne pytanie dowaliłem. Poprzedni strzał mi był dobry. Zobaczymy, jaki teraz będzie. Wcześniej było... Chwila. Było B, C... C... B... I ten moment, w którym zastanawiasz się nad odpowiedzią B lub C, patrzysz na poprzednie pytania, żeby się przekonać, jakie były odpowiedzi, i tam też są B i C. I stwierdzam, że będzie A. Stwierdzasz, że będzie A. Ale no nie zaznaczamy jeszcze. Okej, ja się nigdzie nie śpieszę. Znów jestem ciekaw, ilu w tej chwili z oglądających wie, jaka jest poprawna odpowiedź, bo założę się, że jest to niewielki odsetek z was. Aczkolwiek, jeżeli wiecie, to napiszcie w komentarzu, tylko bez oszukiwania, po prostu chciałbym wiedzieć, czy pytania są trudne, czy nie. Nie, 31. Nie. Może 50. Nie, to odpada. Albo 30.
albo i 30. Telefon do przyjaciela. Przydałby się, co nie? No, chociaż wątpię, żeby ktoś to wiedział tak od razu. Zaznaczamy 31. Mimo wszystko, tak? Mimo wszystko. Wiecie, jak coś to ufamy tam Matusowi, że nic nigdzie nie sprawdza. On się może długo zastanawiać, bo to jest chłopak, który długo myśli. No już się o tym przekonałeś nieraz, tak? No właśnie. 31. Na pewno? Na pewno. Znaczy, no nie wiem, czy na pewno, ale tak mi się wydaje. Tak ci się wydaje, nie? Zaznaczamy, no, czy nie zaznaczamy jeszcze? Zaznaczamy. Ty mnie znowu tu będziesz próbował manipulować mną. Ja bym cię manipulował. Mhm. Ja tu chcę, żebyś wygrał najwięcej. Adrianator. Tego zaznacz odpowiedź B, 31. Na pewno? Bo się zastanawiałeś nad B albo C. B. Na pewno. I bez chwili zastanowienia stwierdzasz, że to... Że bez chwili zastanowienia. Zdecydowanie już po chwili zastanowienia stwierdzasz, że jest to B. Zgadza się. A jesteś pewny, czy nie? No pewny nie jestem, ale tak mi się wydaje. No to może lepiej się zastanowić jeszcze. Nie, B zaznacz. Nie? Ja czuję, że ty już tu czujesz, kurde, będę musiał kupić, przekonam go do innej odpowiedzi. C. Nie, znaczy B. O, czy jednak B. C? B. B, 31, ostateczna, definitywna. Ostatecznie, definitywnie, zaznaczamy, tak? Tak, B. Okej, zaznaczamy odpowiedź B. No więc, Matus. Odcinek już trochę trwa. Mhm. My już trochę gadamy. Widzowie już trochę oglądają. Zbyt długiego odcinka bym nie chciał rzucać. Ale będziesz musiał. No... Niestety, będę musiał czekać na to, aż odcinek się wyrenderuje bardzo długo. Ponieważ jest to kolejna dobra odpowiedź w twoim wykonaniu. 31 metrów to zasięg efektywny AK-47. Więc Matus, słuchajcie, wygra już co najmniej 10 razy więcej niż Kapi i Kukiem. Wygra co najmniej 5 razy więcej niż oni razem wzięci, ponieważ 10 euro w tej chwili należy już do Matusa i to na 100%. Więc po prostu ja jestem zaskoczony. Nie wiem, czy wy jesteście zaskoczeni, ale ja po prostu nie dowierzam w to, co się dzieje. Tak więc, słuchajcie, za chwilę stanie się rzecz niemożliwa niemalże. Pytanie za 25 euro. Tak długo jeszcze nie graliśmy nigdy. No ale na pewno jest to fajne dla was, jest to też fajne dla mnie, że mogę w końcu gościć kogoś, z kim tutaj mogę sobie pogadać na ten temat dłużej niż do 6 pytania na przykład. Tak więc, uwaga, pytanie numer 9 za 25 euro, pierwsze o tak dużą stawkę w historii naszego teleturnieju, więc brzmi ono. Z jakiego państwa pochodzi karabin z CSGO Galil? A Niemcy, B Rosja, C Bejzral, Francja? Bejzral, zaznacz od razu, Bejzral, Deizrael, Deizrael. De? Deizrael, zaznacz od razu, Deizrael, Izrael, zaznacz, nie pytaj dlaczego, Deizrael. Dobrze, zaznacz. Dobrze Matus, ja rozumiem. Mam zaznaczyć? Tak, Deizrael. Ty jesteś pewny? Tak. Na pewno? Tak, Deizrael. A skąd ta pewność, że Izrael jest Izraela? Skąd? Izrael. Dobrze, kiedyś ja wiem. Widziałem jakiś artykuł o tym. Izrael, chyba, albo Izrael. Izrael. Tak, Izrael. Okej. Okay. Więc widzę, że tutaj nie mam się chyba za bardzo co przekonywać na inną jakąś rzecz. Tylko jesteś pewny, że to jest Izrael, tak? Jestem pewny. No dobra, skoro jesteś taki pewny, to ja nie będę stawiał za bardzo oporu. Odejdę sobie bokiem to pytanie i od razu po prostu zaznaczę odpowiedź D i od razu powiadomię wszystkich, że jest to bardzo dobra odpowiedź. I Matus zagrał nagrodę główną, czyli 50 euro. Wow, słuchajcie, gramy już ponad 20 minut, ponad 25 chyba nawet. Nie mam dokładnego wglądu w to. Ale wszystko wygląda tak, jakbyśmy mieli tutaj zmierzyć ku głównej nagrodzie, czyli ku 50 euro. Naprawdę Matus gra tutaj, walczy szalenie. No i uwaga, pytanie o główną nagrodę, czyli o AK-47 Vulkan Factory New. W końcu nadchodzi ten moment, w którym zadaję pytanie o nagrodę główną. AK-47 Vulkan Factory New. Nie sądziłem, że to nadejdzie tak szybko, ale nadchodzi to właśnie w tym momencie. Tak więc, Matus, pytanie numer 10 brzmi:
gdzie najprawdopodobniej rozgrywa się akcja na mapie The Cache. Wiem! Prypeć, znaczy tam koło elektrowni. Jakie A, są w odpowiedzi? Górach. B, obok Czarnobyla. C, obok Hiroshimy. Czy D, obok Nagasaki. Czarnobyla! B, bo tam są znaki radzieckie. Widziałem otworli faja odcinek. Co tam się dzieje teraz u Matusa w pokoju, to wy widzicie. Ja jeszcze niestety nie, chociaż chciałem to zobaczyć. Czarnobyl, obok Czarnobyla. Znaki Czarnobyl? Tam ZSRR były. Pamiętam otworli faja. To dzięki niemu jest to odpowiedź. Dzięki for life. Się podzielisz z kolegą nagrodą, jeżeli wygrasz. Dam mu magazynek, jak będę przeładowywał, to podniesie sobie. No więc słuchajcie. Zaprosiłem tutaj chłopaka, który ma ile? 34, 35 tysięcy widzów. Nie wiem dokładnie, ile teraz masz, Matus. Pochwal się nam. 35. No więc zaprosiłem tutaj Matusa. Ma on 35 tysięcy widzów. Historia jest taka, że w sumie poznałem go niedawno i go zaprosiłem do tego teleturnieju. I słuchajcie, ten chłopak, który sobie spokojnie nagrywa CS-a, który jest w tym teleturnieju przypadkowo, można powiedzieć, który zaakceptował moje zaproszenie, w tym momencie wygrywa AK-47 Vulkan Factory New. Tak jest, w końcu się dostało, w trzecim odcinku z trzecim uczestnikiem, z Matusem. Link do kanału Matusa oczywiście macie w opisie. Po prostu wow, ta główna wygrana w końcu zostaje osiągnięta przez kogoś. W każdym bądź razie, Matus, wielkie gratulacje, bo to jest jednak ciężkie coś wygrać, patrząc na to, jak odpowiadali poprzednicy, no to nam Kapi chyba na siódmym pytaniu odpowiedział źle, albo na szóstym, Kuki też podobnie. Także mogę się tego pogratulować. Dzięki, kurde, jestem zaskoczony, że dałem sobie radę z tym kałachem. Zasięg, efektywny zasięg. To był czysty strzał. To było chyba kluczowe pytanie, naprawdę. Mhm. No, bo to było już, to było nagrody główne, nie? Znaczy no. O kwotę gwarantowaną, tak. Tak więc, Matus, bardzo ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Bardzo przyjemnie się grało i bardzo długo się grało, co też było bardzo fajne. No, ja tak więc, taki dłuższy odcinek będziecie mieli, ale mam nadzieję, że mimo wszystko obejrzycie go całego, bo jest po co oglądać, jest powód, dla którego możecie go oglądać. Tak więc co, Matus, do ilu łapek w górę dobijamy pod tym odcinkiem? 2500. 2500, no to jest jak najbardziej osiągalny cel. Ostatnio ich było właśnie ponad 2500 nawet. Także dzisiaj, jeżeli ich będzie znowu tyle, to będzie mega. A może nawet 3000 dobijecie. Co to dla was, słuchajcie. A więc bardzo wam dziękuję za oglądanie. Bardzo dziękuję jeszcze raz Matusowi. Link do jego kanału dzięki, w opisie. Dzięki. No i to by było na tyle. Tak więc ja jestem pod wrażeniem. Mam nadzieję, że wy też. Cześć, trzymajcie się. No i na razie.